słychać. Bniażyk, podoba się twoje nowe pseudo? Bniażyk? Bniażyk. Dzisiaj zaprezentuję wam tor, na którym trenuję. Postaram się to zaprezentować w całym jakby obiegu. Wczoraj motory były sypskie, brudne i w ostatnim odcinku widzieliście, jakie były, a dzisiaj są takie. Tada! Podświetlenie, tada! Narzekałam dzisiaj u trenera Pawiana na to, że jak ćwiczę ten sam dzień, w którym jeżdżę, to mam mniej siły. Ale powiem ci, że normalnie zrobiłam już jedną pompkę na rękach przy ścianie. Co zrobiłaś? Jedną pompkę na rękach przy ścianie. Plus podciągam się teraz 5 lub 6 razy w serii 3 serie. Co jest dla mnie po prostu... No nigdy wcześniej nie podciągałam się prawidłową techniką tyle razy, że tak powiem. A chodź, 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 chodź. Zawieź się tu i podciągnij się. Raz. Czy się chcesz, żebym ćwiczyła przed jazdą na motorze? Tego to nie oczekujesz? No nie, ja narzekam u trenera, że ćwiczę przed jazdą w ten sam dzień, bo nie mam czasu. A teraz o, porób sobie ten, podciągnięcia przed jazdą. Dobra. O, ale mnie zakręciło normalnie. Zapraszam wszystkich do subskrybowania naszego kanału. Klikajcie ten oto magiczny dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Łapki w górę, bo to nas bardzo motywuje. I piszcie w komentarzach, czy podobał wam się film. Maszyna już rozgrzana. Jedziemy. Właśnie dojechaliśmy na miejsce moich treningów dzisiejszych i taki oto widok tutaj przed nami. Myślę, że jest piękny. Co o nim sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Ogólnie byłam tutaj 2 dni temu i padał deszcz. Było tragicznie ślisko. Zrezygnowałam, bo byłam sama i stwierdziłam, że jak się rozjedzie, nie będzie kto miał mi pomóc. A dzisiaj myślę, że będzie lepiej. Ale i tak będzie gorzej niż ostatnio, jak tutaj byłam z Beniarzem. Chciałam powiedzieć Beniem, ale chciałam użyć już tego wyewoluowanego pseudonimu. Jest bardzo ślisko, bardzo ślisko. Nagrywanie tego toru w taką pogodę nie jest sprzyjające. Jesteśmy na tym podjeździe, który na sucho robisz dobrze, a dzisiaj mokro bardzo. Tak. I nie będzie kolorowo, bo ja tutaj ostatnio właśnie byłam sama. Właśnie patrzę na ten podjazd, proszę zobaczyć. To nie wygląda jakoś niesamowicie, tym bardziej, że da się go wyjechać na lejcie pitbike'iem. Na sucho, ale no dzisiaj jest mokro bardzo. 2 dni temu próbowałam go wyjechać i w sumie poddałam się po jednej próbie ze względu na to, że byłam tutaj sama, jak już mówiłam wcześniej. Dzisiaj jestem tutaj z Byniem. No nie poddam się po jednej próbie, tak? Po ilu mam się oddać? Trzech, do 3 razy sztuka. Do 3? Tak, okay. No.
Zdecydowałam, że najpierw wyjadę tą prostszą opcję tutaj, po lewej stronie na rozgrzewkę, żeby sobie przypomnieć, jak mam się ustawić i tak dalej, bo w ogóle się nie rozluźniłam przed nagrywaniem tego. Pozwólcie, że pokażę wam prostszą opcję wyjechania. Zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału. Łatwiejsza część toru przebiegła pomyślnie, zjeżdża tą samą drogą, a teraz niech się ładuje na trudniejszą część toru, czyli tędy, tu i tam do góry. No. Ej, a mam pytanie! Podjeżdżasz w ogóle na trudniejszy tor? Tak, podjeżdżam, a czemu pytasz? No bo teraz zapowiedziałem, że będziesz jechać na trudniejszą wersję, a jednak jechałeś na łatwiejszą. To nie musiałeś tego zapowiadać. Okej. Okay. To tego nie dodasz. Dodam. Dawaj, dawaj, dawaj. Potrzebuję tego, przypadam do mnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest zajebiście ślisko. Do jechania po takim terenie potrzeba dużo więcej skilla, którego jeszcze nie mam. Plus trzeba więcej balansu. Jedyne co mi pozostało to trenować. Ale jak widzieliście, dałam bardzo mało gazu przy podjeździe tego, tej łatwiejszej wersji. Dlatego też nie próbowałam jechać trudniejszej wersji, kiedy jeszcze nie potrafię dobrze wyjechać łatwiejszej wersji. Naprawdę dużo robi ta pogoda, w sensie jak jest mokro, jest całkiem inaczej. Dużo robi deszcz i nawierzchnia, po której jeżdżę. W sumie czuję się, jakbym była w całkiem innym miejscu treningowym niż ostatnio. Trzecia próba łatwiejszego toru. Próba numer 3 na łatwiejszym zakończyła się sukcesem, czyli 2 do 1. Teraz mam nadzieję, będzie trudniejszy. No i co ona gada? Kurde, za pierwszym razem wersja numer trudniejsza. Tak jak radzicie w komentarzach, więcej gazu, nie? No i jak mu dam, to więcej gazu, nie? To idzie. Nawet jak jest ślisko. Uważam, że treningi na tym torze, co widzieliście w ostatnim odcinku, są bardzo istotne, jeżeli chodzi o moje nauczenie się trzymania gazu na zwykłej nawet ścieżce, bo ja jestem trochę odsłana. W sumie nie umiem wchodzić w zakręty za bardzo, jak mogliście widzieć na początku tego toru. Jadę w ślimaczym tempie, ponieważ w sumie najbardziej boję się trzymać gaz z górki. Najgorsze właśnie jest to, że tam jest taki zakręt z górki i w sumie nawet nie wiem, jak wyjść na zakręt. O, ale cię sponiewierało drzewo. Strasznie. Co? Nie wiem, jak tu wyjechać, naprawdę. Ja mu gaz. A on kling. Ktoś normalnie pitbike'iem tu jedzie. A pitbike'iem? No, co to za motor? Badylini! Patrzcie tu! Jedzie! Patrz, nie widzi nas. Nigdy wcześniej nie podnosiłam tu motoru. Wiktor to zawsze robił.
Dla mnie to jest nawet skillem, jak sobie poradzić w danej sytuacji. Widziałem błotnik przedni. One nie są takie łatwe do złamania. Moja droga, trzecia próba wyjazdu tego trudnego podjazdu. Trzecia, ostatnia próba. Udało się. Yes, you did it. Jedziemy dalej? Jedziemy? Jest. Właśnie dotarłam do najtrudniejszego, że tak powiem, momentu na tym torze. Jak widzicie, to jest najtrudniejszy i ostatni podjazd. W sensie jest tu dużo więcej podjazdów, ale jeżeli chodzi o nasz torek, to jest ostatni podjazd. I ja spróbuję go wyjechać. Oczywiście w wersji najpierw ten łatwiejszy, później ten trudniejszy. Jak ja się zmęczyłam już. Czym najbardziej? Podnoszeniem motoru, a czym? Jako, myślę, że takie samo, znaczy się, wiadomo, że męczy to, nie? Bo jak już umiesz jeździć zajebiście, to raczej już nie podnosisz motoru za dużo, a i tak jesteś zmęczony, no nie? Ale w moim przypadku i myślę, że w każdego przypadku jednak najbardziej męczące jest podnoszenie motoru. Szczególnie jak waży dwa razy tyle, co ty. Dobra, przyjechałam właśnie cały tor. To jest trasa dla mnie, to wszystko co widzieliście do tej pory, szczególnie w taką pogodę, kiedy jest mokro, to myślę, że z moim skillem jak na teraz nie byłabym w stanie wyjechać tego trudniejszego podjazdu. W sensie zaraz zobaczymy, czy będę w stanie go wyjechać i czy to jest trasa dla mnie razem z tym trudniejszym podjazdem, ale i tak jest ślisko, wyjeżdżam wszystko. Zrymowałam. Teraz będę wyjeżdżać trudniejszy podjazd i okaże się, czy mój skill na to pozwoli, żeby go wyjechać. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco, klikajcie ten oto dzwoneczek i łapki w górę, bo to mnie bardzo motywuje. No co ty, mordo? Nie, nie pal. Ja nie chciałam wypalić, nie chciałam, bo zapaliłam kolana. No i co? Ja ogólnie bym ci proponował ciągnąć przednie koło w dół, a nie kierownicę. Czekaj, próbuję to tak. No, tak też może być. Okej. Masz rację. Dobra, już kolejną próbę robimy. Jestem bardzo zmęczona, miałam dzisiaj trening i nawet z trenerem dzisiaj rozmawiałam o tym, że jak mam trening i później jeszcze jadę do lasu, to trochę mną miota w lesie, bo jednak większość mojej energii spożywam na ćwiczenie na siłowni, ale akurat jest taka sytuacja, że muszę dzisiaj nagrywać i muszę dzisiaj jeździć, więc jeżdżę, ale jestem już naprawdę bardzo zmęczona i dlatego ten podjazd tutaj, ten tutaj, teraz go widzicie, bo Beniu go pokazuje, żebyście wiedzieli, o co chodzi. A widzicie? Tutaj jest jedna góreczka, syk, i tutaj jest taki jakby dół i druga góreczka. Wyjadę tylko raz, ponieważ jestem naprawdę bardzo zmęczona. O ile wyjedziesz? Taki jesteś? Tak. No, pokaż, co potrafisz.
zobaczymy. Teraz ją troszkę podjudziłem jeszcze. Próba numer 2 jest coming. Wybłagane! To nie było takie wybłagane z mojej perspektywy na dole. Ale okej. Także ziomeczki, na dzisiaj to by było na tyle. Pozwolę sobie pożegnać się z wami bez kasku. Dzięki, że oglądaliście. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to naprawdę jest mi bardzo miło. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.